samo ten dzień dzisiejszy, ten początek, gdzie z całej Polski młodzież z Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia przyjeżdża na Podkarpacie i jest tutaj bardzo oczekiwany. Jest to wspaniałe wydarzenie dla naszego województwa, szczególnie dla stolicy województwa Rzeszowa, która jest nowoczesnym miastem. Jest miastem młodych, to miasto, w którym co trzeci, można powiedzieć, mieszkaniec jest studentem. Miasto, które się bardzo dynamicznie rozwija, ale również w tych dniach szczególnych dla nas będziemy chcieli zaprezentować cały nasz region i od strony gospodarczej, i od strony również kulturalnej. Młodzież będzie miała okazję zwiedzać ciekawe miejsca związane z tradycją, z kulturą, nie tylko w Rzeszowie. My cieszymy się z tego przyjazdu także dlatego, że jest to młodzież do tańca i do różańca. Nasza fundacja nie musi się wstydzić swoich podopiecznych i mogą na nią patrzeć w różnych sytuacjach pobożnych i kulturalnych wszyscy i na pewno się nie zgorszą. Mamy w Rzeszowie szczególne doświadczenie, jeśli chodzi o Dzień Papieski, pielgrzymowanie po Rzeszowie szlakiem Jana Pawła II. I to będzie taki element przeżywania Dnia Papieskiego w ramach programu tego turnusu, który przeżywamy tutaj w Rzeszowie. Pielgrzymowanie, które obejmuje nawiedzenie wybranych kościołów związanych z osobami, które Jan Paweł II kanonizował czy beatyfikował, a są to m.in. Fara Rzeszowska i Kościół Bernardynów, i Kościół przy ulicy 3 Maja, i Kościół na Staromieście, Katedra Rzeszowska. To są te miejsca. Bardzo takim wyjątkowym wydarzeniem w ramach programu będzie we wtorkowy wieczór spotkanie na Rynku Rzeszowskim i koncert, który jest też pomyślany jako taka wdzięczność wobec i mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia i tych wszystkich, którzy identyfikują się i z Fundacją, i z Janem Pawłem II. O 20. Koncert stypendystów o godzinie 20 na Rynku Rzeszowskim. I pozwólcie Państwo, że bardzo serdecznie podziękuję i księdzu biskupowi, i panu prezydentowi, i panu marszałkowi. Pan prezydent przychodził się często na opłatku prezydentów, wójtów i burmistrzów miast papieskich. Taki opłatek odbywa się raz w roku, w styczniu, w sekretariacie konferencji Episkopatu Polski. Nie pamiętam, żeby pana prezydenta kiedyś zabrano. Za to bardzo, bardzo dziękuję panu prezydencie. Przyjazd młodzieży to jest wstęp przed tym życiem dorosłym. Przed tą później odpowiedzialnością, bo kiedyś oni przejmą i zarządzanie gospodarką, i państwem, i samorządami, i szkołami, a więc wszędzie. I to jest piękne, że ci właśnie przyjeżdżają. I tak jak mówiłem wcześniej, że być może wiele z tych osób po przyjeździe do Rzeszowa